tej strony Jędrzej. Zapraszam na cykl wideo poświęcony ciekawym instrumentom rezofonicznym, w szczególności przedwojennym gitarom firmy Neszna. Wybaczcie, nie jestem producentem filmowym, więc jakość wideo będzie średnia, ale postaram się zrekompensować tę ciekawą wiedzą. I tak nasz pierwszy pacjent, National Style z roku 1933, tak zwana przejściówka. Wytłumaczę dlaczego. W połowie lat 30. producenci gitar akustycznych zwykli skracać pudło instrumentu, które dotychczas łączyło się z gryfem na wysokości 12 progu, jak tutaj. A później po tej zmianie na wysokości progu 14, więc stawało się krótsze. Podobnie postępował National, ale w połowie lat 30. obok tej zmiany wprowadzono również inną zmianę. Zamieniono w gitarach z jednym rezonatorem zamieniono efy instrumentu z efów płaskich na efy zaginane. I tak pokażę Neschnala sprzed 1933 roku. Typowego, standardowego, który tak jak wspomniałem ma pudło długie, 12, i płaskie efy, które nie zaginają się do środka instrumentu. Są prasą wycięte w blasze. I instrument teraz typowy dla drugiej połowy lat 30., kiedy mamy to skrócone pudło łączące się na wysokości progu 14, jak tutaj. I już też typowe dla drugiej połowy lat 30., zagięte do środka efy. A nasza przejściówka, czyli instrument z odcinka, jest na tyle ciekawy, że jest produkowany właśnie tylko przez kilka miesięcy, kiedy jeszcze są te stare, długie, 12-progowe pudła, ale już wprowadzono nowy rodzaj efów. Kolekcjonerzy bardzo lubią ten instrument, uważają, że efy, gdzie prasa zaginała blachy do środka, brzmią lepiej, sprawiają, że top instrumentu jest bardziej stabilny. Dla mnie to jest subiektywne, ale w ogóle sam fakt, że ten instrument w takim designie był produkowany bardzo krótko, sprawia, że jest to jeden z najbardziej pożądanych Nationali. Tym bardziej, że jest to wersja Style-O z wygrawerowanymi palenkami. Jeszcze drobna korekta do tego, co powiedziałem wcześniej. Palenki na modelu Style-O są oczywiście piaskowane, a nie grawerowane. Grawerowanie dotyczy zwykle modeli Tricon oraz modelu Don. Ten egzemplarz jest cały z mosiądzu. Łatwo to sprawdzić magnesem, ale zdarzało się w fabryce, że pudło było mosiężne, a dekiel albo sam strunnik stalowy. Zawsze przy rozbieraniu instrumentu pamiętamy, by zaznaczyć, która śrubka była w którym otworze. Być może wcześniej były pomieszane i różnice w gwincie mogą spowodować różne wyrobienia gwintów pudla, a szkoda niszczyć wrażliwy posiąc. Ten instrument przeszedł renowację. Ja z Leszkiem Głychem 2 lata temu dokonaliśmy całkowitego rozebrania złożenia instrumentu. Mamy nowy rezonator. Oryginał jest w archiwum dla właściciela instrumentu został, chociaż jest tutaj cały czas oryginalne ciasteczko z roku 1933. Jeszcze z patentami, które dopiero są w drodze do zaakceptowania. Zaglądamy do środka. Inna ciekawostka, że we współczesnych instrumentach zwykle spotkamy tylko dwie pieczarki. Nie mylić z duszami, bo one w funkcji akustycznej przenoszenia do grań tak wcale nie pełnią, więc nie są to de facto dusze, tylko wzmocnienia. A tutaj mamy pieczarki aż 4 w oryginale po bokach instrumentu. Style-O tej konstrukcji napotyka drobny problem techniczny, czego producenci wtedy nie przewidywali. Zresztą National był bezkonkurencyjny i sam fakt, że gitara powstała z metalu, to był już taki kosmos, że drobne niedociągnięcia konstrukcyjne naprawdę były zaniedbywalne. Ponieważ ostatni punkt kotwiczenia gryfu, właściwie podstrunnicy w pudle, wypada tutaj, mamy duży luz przy stopce i dużo instrumentów z tego okresu boryka się z fijnym gryfem. W związku z tym, z czym wprowadziłem mój nieingerujący w oryginalność patent, który sprawia, że gitara ma lepszy sustain i gryf jest zamocowany stabilnie. Ale o tym dla wtajemniczonych zapraszam do mojej pracowni. Mam nadzieję, że mimo tych ograniczeń wideo
gitara Was zainteresowała. Dodam jeszcze, że nie jest to instrument taki sam jak na okładce płyty Brothers in Arms, ale w podobnym designie. Tam ta gitara jest dużo młodsza, z drugiej połowy lat 30. i ma już pudło 14-progowe, czyli jakby krótsze. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam już wkrótce do następnego odcinka moich pogadanek warsztatowych. Na pewno również jakiś ciekawy przedwojenny instrument przy Was rozbiorę. Do zobaczenia.